Wyszłam z kina. Jestem zawiedziona, psychicznie wykończona i chuj, już więcej nie pójdę do kina. Nie, film. Co to za film? Och, Karol. Polski. Wejście do filmu wygląda tak jak reklama, ta, wiesz, kreskówka. Zanim wejdziesz do kina, zanim film zobaczysz, to się może naprawdę poflastać. No ale przecież ten film miał dobre otwarcie. No ale wiesz, ludzie się nabierają, bo to idzie kupę kasy, w chuj kasy, idzie na billboardy, na bajery, na reklamy, na plakaty i kurwa się łapie baksyla, nie? Do kina. Każdy idzie ciekawy, wiesz, tyle do nominacji, tyle bajerów, wszystko ściema jest. Polska ściema. A czemu Polacy lubią filmy na wzór amerykański? Bo my jesteśmy takim narodem, że my lubimy małpować. Nie mamy nic na żywca, tylko lubimy małpować. Czesi małpują od nas, a my małpujemy od Amerykanów. A siedziała koło mnie ta dupa jakaś i wpierdalała rzeszki, tak szeleściła, mlaskała, że myślałam, że kurwie włosy powyrywam. Bo to się, przede mną siedziała. Rząd dalej. Chrupki wpierdala, przeszkadza mi, szeleści, kurwa, i do tego co? Mlaska. Mlaska, wiesz? NNM-sy wpierdala, teteczek, te, wiesz, cukierki. Czekoladką. No kumasz? No weź przestań to robić, bo mi przeszkadza. Przestań żyć te chrupki, bo cię zaraz zwalę z tego, ze schodów. Dokładnie. Opanowanie. Pierdolnięta jakaś. Ukrywanie. Film do chuja niepodobny. Ulubiony film. Ulubiony film polski. Zaraz. Tu na momentu. Ulubiony polski film. O Jezus. Jancio Wodnik. Z pieczką. Niesamowity film i konopielka. Film oparty jest o... Mało? O babach. Dwa tygodnie temu, 5 godzin 40. W tydzień temu 5 godzin 24. Które kochają papieża. W tym tygodniu nie ma nawet 4, 37, a już czwartek. Ala Karol, ala papież. Zmienia dziewczynek rękawiczki. Ale paskudna, Jezus. Plecy ma włosione baba, fuj. Nie, wiesz co on w tym filmie robi? Zęby myje, kurwa, rucha je wszystkie po kolei. Jemu się nie chce, już mu chyba kutas nie dyga. No ile śmiesz na pierdolę? Patrzyłeś na mnie, jak myłem zęby, a teraz... A ile bilet kosztował? 21 zeta. Beznadzieja. Polskie kino jest do, dół, ty. Mówi pani o komediach teraz, tych romantycznych wszystkich. Dokładnie. To sugerowałbym, żeby pan się zamienił w słuch, bo wyniki pracy pana Karola w porównaniu z pańskimi można się tylko wyspać. Rewolucja francuska w porównaniu beznadziejny z film. Na naszym korytarzu. Polacy nie umieją robić filmów. Ale tam nie ma nigdy kolegi. No właśnie. W każdym bądź razie właśnie. Polska lipa. O! Polska lipa, Polska. W czym jesteś? W ciąży. To wspaniale, prawda? Czasami zapominałam, ale brałam. Karol, kupiłam sobie taki nowy buźczyk. No, usnęłam. Czujesz to? Nie pójdę już na polski film. Może się znajdzie jakiś producent i ja bym może zrobił jakąś komedę w roli głównej i wtedy by było, wiesz, pełen wypas. Jaką polską komedię ostatnio pani oglądała dobrą? Seksmisję. Halo? I Rejs. Cześć, Wanda. O kurwa, i Dzień Świra też dobry. Za pół godziny? Dzień Świra też. Ale ja nie mogę. 5-6 milionów poszło w ten film, a żadnej fabuły nie ma. Samochody, zegarki, mieszkania i nic poza tym. O, masz. Żadnej fabuły. 5 godzin, a twoi rodzice przecież... No, pierdolnięta. No, masz. Samochód ma światła. Pierdolnięta. Co za gno? Kurwa! Pierdolnięte. Ja mogę panie. No nie. Polski nie wypał. To nie ma kasy, a żeby coś zrobić, trzeba mieć kasę. Apeluję do producentów,
żeby mi dali kasę na film. Do kina taki prawdziwy film? Do kina prawdziwy film z Baśką, komedia. Czujesz moją mordę wielką na wielkim ekranie? To by była jazda. Dopiero by się kurwa, aj kurwa. Kino by się śmiało do rozpucha, aż by pękło. Będziemy nad tym myśleć. Trzeba szukać producenta. Zara pierdolą się w przepaść, taki będzie finał. Bo jest napięcie. On nawija, ona milczy. Ona się wkurwi i brys. No mówię, kochanka dzwoni, masz. No ona nie wytrzyma tej presji. Z pracy. Mówiła? Że nie wytrzyma presji? Wiedziałam. Pierdolą w ten. Zobacz, zawisną na drzewie. Godzinę proszę cię, no Marysia. Marysia daje biegi, patrz, 160 wyciąga. Ja się spóźniam. Wiesz, rozpierdolę się. Patrz, chyba ona napięta. Nie no, tragedia, wychodzę, nie wytrzymam. Nie gniewaj się. No, no zaraz tu go... Kochani. O, masz, mówiłam? To już nie chodzi tylko o to spóźnienie, chodzi o wszystkie spóźnienia, chodzi o to, jak ty mnie traktujesz. Ja pierdolę. Wiecznie ciebie nie ma, cały czas nie masz dla mnie czasu, nawet na seks ze mną nie masz czasu. Może ty już w ogóle nawet nie masz ochoty. O, zaraz pierdolnie, zobacz. Zawsze mam ochotę i czas. I będzie czołówka zaraz. Ale nie, tu jest jednokierunkowa. Ja zbyt ostrożnie herbatę za słabo spotyki, za panda, ja wino zaczynam. Pierdolę, jaka wariatka. Następna kochanka, patrz. Ty czujesz to? Spierdalamy, bo ja już dłużej nie wytrzymam. To jest żenujące, wypad robimy. Polska hała. Chodź na górę do domu, pomożesz mi przy kawie. Oczywiście, z przyjemnością. Ja chyba chcę zwrot pieniędzy za ten 21 zł. Trzeba tam zadzwonić, kurwa, do tego. Do kina. No idziemy.